Przepraszam, skojarzenia. Tutaj padło pomysł na obrazu wspólnie przez was stworzonego. Powiem wam w swojej zrozumiałości, że odkryłem sobie kiedyś powołanie do ilustrowania nie byle czego, tylko Biblii. A to dlatego, że jak jest opis zesłania Ducha Świętego, jest napisane, ludzie czytają, ogniki się pokazały nad głowami, a to jest napisane, jakby ogniki. W czasie chrztu ludziom jakoś tak przyjęli, że to jest gołąb leciał, a to było jakby gołąb, jakby ogniki, jakby uderzenie. A dlaczego poczułem się tutaj odpowiedzialny za ilustrowanie Biblii? Jak chodziłem do szkoły, nauczycielka zadawała od plastyki, zadawała temat kubek. Ja niosłem swój kubek do, to ona mówiła, niby kubek. Jak wystawiłem mi namalować kwiaty, mówiła, niby kwiaty. A teraz a propos dzisiejszego spotkania, to zachęta, żeby usiąść na podłodze, to powiem anegdotę. Na pewnym zebraniu partyjnym przewodniczący mówi do towarzysza, przedstawcie się i powiedzcie coś o sobie. On mówi, nazywam się Walczak, walczyłem, walczę i będę walczył. Dziękuję bardzo. Proszę następny. Nazywam się Pieprz. Dziękuję bardzo. Ja się nie nazywam Pieprz, ale radzę usiąść na podłodze. To może potrwać. Jak ktoś ma pielęgninę, można jeszcze usiąść po naszej pylicy, czyli tam jest wykładzinka za nami i można sobie usiąść. Nie będziecie widzieć, ale będziecie słyszeć. Od tak? Zakrystii krótko. Tak, od zakrystii. Także jak ktoś ma ochotę, przejdźcie teraz, tu jest przejście gdzieś, prawda? Jakby ktoś miał odwagę, ochotę, zapraszamy na wykładzinkę. Znalazły się odważne. Chodźcie, dziewczyna. Księże Piotrze, ksiądz mnie kiedyś zainspirował niesamowicie do tematu Bożego Miłosierdzia. Ja pamiętam, jak się z księdzem dzieliłam takim moim bólem młodego serca zakonnego, wtedy jeszcze młodego. I mówię tak, że księże, jak to jest, że nie wszystkich ludzi w ogóle ten temat rusza, nie? Miłosierdzie. Że są tacy, których to w ogóle nie interesuje. Teraz to jest rok miłosierdzia i w ogóle nie można takich rzeczy mówić, że ten go nie interesuje. Ale wtedy pamiętam, no jak to? Jak to, że niektórych ten temat w ogóle nie interesuje? Ksiądz wtedy powiedział, że ludzie się dzielą na dwie grupy. Na tych, co już wiedzą, że potrzebują Bożego Miłosierdzia i na tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Chyba nawet użyłem innego złota. Ludzie się dzielą na tych, co sobie jeszcze nie powiesili obrazku Jezusa Miłosiernego i na tych, co już sobie powiesili obrazek Jezusa Miłosiernego. W różnym wieku to przychodzi, ale wyszliśmy gdzieś na imieniu do księdza biskupa. Byliśmy o księdz biskup, co już powiesił obrazek. Cieszymy się bardzo. My też już mamy. No ale rzeczywiście tak jest. Tak jest. A dlaczego tak jest? Tak jest, że ludzi interesują sprawy osobiste. Ludzi interesuje to, co ich dotyczy. Gdybyśmy tu zaczęli rozmawiać o historii Panamy, to pewnie coś zaraz by wyszło. Gdybyśmy powiedzieli, co będą rozdawać na Światowych Dniach Młodzieży, byłoby to ciekawsze. Są ludzie, którzy sobie z grzechem poradzili tak, że nastawili ten fałszywe ja na to, że ja nie mam grzechu. Rozum, znajdź pretekst. Pan Polikowski mówi, nie ma takiego świństwa, do którego facet nie dorobi ideologii. Ilustruje to przykładem, że idzie facet, który zostawił żonę z dziećmi, związał się z kochanką i spotyka kumpla, takiego, który mówi, stary, no co się wygłupiasz, masz taką wspaniałą żonę, dzieci, wracaj natychmiast. Jedną kobietę kiedyś opuściłem i widziałem, jak cierpi, to drugiej już nie opuszczę. Mistrzostwo świata, nie proszę Państwa? Mistrzostwo świata. I są ludzie, którzy mają nastawiane, to nie moja wina, to nie moja wina, to nie ja, wszystko mają usprawiedliwienie. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne, jak ludzie widzą to, co chcą widzieć. Ja to nieraz mówię, proszę Pana, to Pan zaczeka na zewnątrz, a ja z Panią porozmawiam, do żony. I ona do mnie mówi tak, proszę księdza, ja do niego mówię, Andrzej, uspokój się, musimy się dogadać. Przecież jesteśmy małżeństwem, mamy dzieci. Daj nam szansę dialogu, a on, ty zawsze tego. Wychodzi ona, wchodzi on. Ja mówię, no jak to jest sprawa małżeńska? Proszę księdza, ja do niej mówię, Aniu, uspokój się, musimy porozmawiać. Przecież nie możemy tak żyć. A ona do mnie, ty. Dorośli ludzie, z wykształceniem. Albo przyjeżdżają i mówią 35 minut, albo 40 na temat, jaki mój mąż jest niedobry. Pytam, a pani jakieś błędy popełniła w tym małżeństwie? Nikt nie jest doskonały. Ja mówię, to wszystko? Zapłaciła pani 400 zł za bilet w jedną i drugą stronę do Wrocławia. Wzięła pani dzień wolny, żeby mi bajkę opowiedzieć? Pamiętajcie, kiedy szatan chodzi w rozmowy na małżeńskie, nie tylko, kiedy to pojawiają się słowa zawsze i nigdy. Ty nigdy mnie nie kochałeś, ty nigdy mi nie pomogłeś, a ja zawsze byłam otwarta na rodzinę. Kiedyś przeciwko witaj mówi do mnie, ja zawsze chciałam dobra dla rodziny. Ja mówię, witaj Maryjo. Nie poznałem cię, tak.
Proszę, jeśli ktoś mówi takie bzdury, czy ja mogę powiedzieć, że zawsze by się chciało być dobrym księdzem dla ludzi, co ty? Mecz by się chciał oglądać, a nie to spowiadać. Nieraz mecz wygrał. Więc kto pozna prawdę, pozna swój grzech. I rzeczywiście to jest przerażające przyznać się do czegoś, szczególnie dla facetów. Ale oni brną wtedy w tą niewinność i miłosierdzie Boże nie jest potrzebne. A ci uczciwi próbują się ratować i wtedy odsyłamy do szpitala, gdzie dyrektorem, ordynatorem jest Pan Jezus, pielęgniarką Maryja i lecą nas z tej grzeszności. Także rzeczywiście są... No właśnie, ksiądz powiedział kiedyś, że bardzo księdza poruszyło to porównanie papieża Franciszka, że Kościół to jest taki szpital polowy. Ale jeżeli jest potrzebny szpital polowy, to znaczy, że jest wojna i to znaczy, że są ranni. Jakie są współczesne rany? Jakie rany Kościół musi leczyć dzisiaj? Kościół leczy jedne rany, to co mówiłem na kazaniu. Brak miłości, odrzucenie. Nie ma dla kobiety najgorszego imienia jak odrzucona. Nie ma dla faceta najgorszego jak określenia jak słaby, pokraka, zdrajca, taki bez honoru. Każdy z nas dostał taką porcję w dzieciństwie. Ja myślę, że nie ma takiego człowieka, który by nie miał jakichś takich toksycznych doświadczeń, nawet najbardziej kochającej rodziny. Ktoś powiedział, że nie ma idealnych, bardzo dobrych czy wspaniałych małżeństw. Są tylko poprawne małżeństwa. A na pociechę, jeśli ktoś z Państwa ma wyrzuty sumienia, że źle wychował dziecko, czy syna, czy córkę, to mnie przekonuje bardzo to, że Bóg Ojciec był doskonałym ojcem i jemu się też nie udało. Też mu się nie udało. Miał wszystko. Raj, mądrość włoską. Także przypominają mi się tutaj słowa lekarza pewnego, który mnie leczył z jakiejś tam anginy. Tak żeśmy zaczęli na temat medycyny. I on mówi, proszę księdza, ja nie jestem wybitnym lekarzem, ale jestem rozsądnym lekarzem. Kurczę, że miałbym powiedzieć, że nie jestem wybitnym księdzem, ale jestem jakimś poprawnym, w miarę sensownym. Ktoś powiedział, szczęście można znaleźć na ziemi, o ile się historycznie o nie nie zabiega. Że ja się godzę z tym, że parę rzeczy będzie niedoskonałych, że będą jakby. Ale i wtedy przyjdzie na koniec, kiedy ktoś na jakikolwiek odrobinę nieszczęścia reaguje spazmatycznie, to już coś jest nie tak. Jestem jaki jestem. Ktoś mówi, ludzie w Polsce chodzą do kościoła, a potem przeklinają. Ja mówię, gdyby nie chodzili, to by mordowali. Także to i tak nie jest źle, nie jest źle. Czy te rany, to jest tylko to, że właśnie jesteśmy my zranieni przez kogoś, prawda, że ktoś nas nazwał jakoś, odrzucił, wyśmiał. A to jest to, z czym się ksiądz głównie spotyka w konfesjonale? No to ma różne odmiany, ale to wszystkim chodzi o to samo. O jakiś atak na moje poczucie godności, na moje pragnienie wielkości, na moje pragnienie akceptacji, żeby ktoś pokochał takiego, jakim jestem, a ludzie mówią warunek, jak nie rzucisz palenia, to zrywam z tobą. Ja mówię, dziewczyno, to mógł być genialny mąż i ojciec, a że tam będzie się truł na balkonie, to jego sprawa. Kiedyś może mu to wytłumaczysz. On przeklął przy mnie, ale to znaczy, że normalny jest. Niektórzy stawiają takie właśnie warunki ludziom. Jak ty coś zrobisz, to ja ci coś dam. Jak ty coś zrobisz, to nie jest umowa handlowa, małżeństwa, nie rodzina. Ale rany to wszystkie dotyczą jednego i tego samego. Ksiądz mówił o miłosiernym sercu dzisiaj, według Faustyny. I generalnie ksiądz jest taki parterowy człowiek, nie? Zawsze jak się do parteru schodzimy w tym, słuchając księdza i myśląc po Pawlu Kiewiczowskiemu. Mówiąc po mistrzowsku. Księże, no to dobra, okej, okay, mówimy o miłosiernym sercu według Faustyny, która jest mistrzynią. No i jak to ma się do nas, nie? Znaczy... Ona naprawdę z serca chciała, żeby ludzie byli zbawieni. Swoją misję odczytała, że posługa do wszystkich ludzi, szczególnie do grzeszników. My natomiast mówimy, ale witam Cię serdecznie, a w duszy niech Cię diabli wezmą. Mój proboszcz wymyślił problem teologiczny, na którym, proszę Państwa, można zrobić habilitację i profesurę. Jak ktoś nie ma, to polecam. Temat, problem brzmi, jak on powiedział do inżyniera jednego, który projektował dom katechetyczny. Jak się pokłócili, mój proboszcz, idź Pan z Bogiem do diabła. Kto to rozplączę, ma profesurę na Gregorianie. Ale co ja mówiłem? O tym, jak... No dobra, bo temat jest bardzo taki wysokie C, prawda? Miłosierne serce.
I wiemy, że oni się modli Faustyna i wiemy też, że jej się udało, nie? Że takie serce rzeczywiście miała, ale jak my, ludzie z parteru, w budynku, w którym ona osiągnęła 50. piętro, jak my mamy mieć miłosierne serce, jak to zrobić? 50. piętro osiąga się nie dzięki włożeniu po schodach, tylko dzięki windzie, którą jest Pan Jezus, Jego łaska. My tylko mamy zrobić krok do windy. Faustyna, ona nie grała. Jak się denerwowała, to się denerwowała, płakała, to płakała, jak się śmiała, to śmiała. Właśnie przez to widzieliśmy jej serce, bo woda była krystaliczna w tym naczyniu. Ona autentycznie, kiedy mówiła, że chce modlić się za tych potępionych, to się modliła. Natomiast my robimy różne gierki z religijnych spraw. Niektórzy właśnie, jako to się nazywa konserwa roli, przyjęli życie religijne. To może tyczyć księży i sióstr zakonnych i świeckich. Że religia jest dla mnie obroną przed światem. Jak ktoś coś dowala, to ja manifestuję swoją religijność. To idziesz do kina, a czy to jest film o Jezusie? Nie, to nie idę. A czy tam będzie religijna rozmowa, czy tam będziemy rozmawiać o religijnych problemach? No może konserwa roli może być psychologiczna, przepraszam panią psycholog. Czy idziesz na spacer? Co rozumiesz pod pojęciem spacer? Chcesz o tym porozmawiać? Zachowujesz się tak jak twoja matka. No, takie różne teksty. Natomiast ona stanęła jak Jezus nagi na Golgocie i ze swoimi słabościami, ze swoimi przypadłościami, akceptując siebie taką, jaką jest, służyła Bogu. No. Naprawdę to, co mówiła, to chciała czynić. I taka była. Co mówiła, co robiła, co myślała, jej łzy, jej uczynki, jej praca, wszystko to było jedno. Jedność z jednego do nas serca wypływało. U nas nieraz to ktoś coś powie, a my zaczynamy myśleć, co artysta miał na myśli. Co artysta miał na myśli? Ty, spotkał mnie ktoś, powiedział, cześć, niech ci się wiedzie. Co to znaczy? Teraz nasze szyfrogramy się rozwijają. No to tak, w chaotycznym porządku to jakoś widzę. Księże, ja się tak zastanawiam. Pierwsze zetknięcie księdza z dzienniczkiem siostry Faustyny. Czy to było na zasadzie, nie interesuje mnie to, czy to było na zasadzie szok? To było na zasadzie, ale klepią te babki. Zwierzyńcy, ja byłem tam, się pierwsze spotkałem z czym? Z koronką. I w ogóle to mi nie pasowało. Ja w ogóle chyba nie za bardzo religijny człowiek. Ja wam powiem tylko, że jak powiedziałem mojemu księdzu katechecie, że idę do seminarium, dostała taką śmiechu. Autentycznie, śmiał się 5 minut, a potem mi bardzo pomógł w życiu. Ale na początku moja ciotka powiedziała do mojej mamy, a nie ten mikrofon. Ja idę do mikrofon. Moja ciotka powiedziała do mojej mamy, nie pozwalam iść do seminarium, po roku go wywalą. Ja powiedziałem, tak ciociu, to zobaczysz. Zostałem księdzem. Ale to był dla mnie tak samo obraz Jezusa Miłosiernego. Dopiero kiedyś mi taka siostra, i ona chyba wystąpiła z Ameryki, była u was. I ona mi powiedziała parę rzeczy o tym obrazie, tak po amerykańsku. No i zacząłem się wsłuchiwać w tą koronkę, zacząłem to wszystko rozmyślać i powiesiłem sobie obraz Jezusa Miłosiernego. Ale na początku to było nie do przyjęcia. Sam ta rytm tej. A potem dużo, dużo różnych przykładów. Choćby taki, że kolega, z którym mieszkałem na roku, w seminarium w jednym pokoju, on był nade mnie starszy rok, na drugich wakacjach kapłańskich się utopił. Sprawa była jeszcze tyle nieprzyjemna, że nie znaleziono ciała. Łódka się wywróciła, czterech chłopaków się uratowało, on się utopił. I po jakimś czasie jest wiadomo, że znaleziono ciało. Wszyscy się zbiegli, no bo to sensacja. Wyciągnęli te zwłoki i słuchajcie, proszę potrzymać chwilę. On miał, ciało zastygło tak. Wiecie, jak my kogoś widzimy, to naśladujemy jego ruchy. Jak ja kogoś byłem Żółwik. Jak powiem do kogoś cześć, to wyciągniesz do mnie rękę. Jak powiem witaj serdecznie, to rozkryjesz rękę. Kogo on widział w chwili śmierci? Takiego. Więc takich kwiatków się nazbierało w życiu i teraz pamiętam, co powiedział Józef Faustyny. Dawaj koronkę jako ostatnią deskę ratunku. Niech księża dają ludziom koronkę jako ostatnią deskę ratunku. No i tak też staram się czynić. Pamiętam taki przykład z tej już kultowej książki księdza Bóg dobry aż tak? Ze znakiem zapytania. Chyba na okładce w ogóle było napisane, jak ksiądz chyba kiedyś komuś właśnie dał koronkę jako pokutę jakiemuś mężczyźnie i tam mu ksiądz obrazek i on zamykał się w garażu. A tak, zamykał się w garażu, wstydził się przed rodziną odmawiać koronkę, żeby ktoś to zobaczył. To przypominam sobie. No facet mają w ogóle kłopoty z modlitwą.
Mój kolega wziął, wziął autostopowicza, mój kolega przywiózł go do Warszawy z Lublina, a facet przeklinał całą drogę na polityków, jak tylko mógł. A on mówi, niech pan nie przeklina, bo jestem księdzem w Warszawie. Tak, ojej, tak mi głupio. Niech pan za mnie odmówi różaniec. Oczywiście, że ona odmówi, proszę księdza. Że ona odmówi. Pamiętajcie, że najtwardszym facetem XXI wieku był Jan Paweł II. Autentycznie najtwardszym. Żaden nie chciał kuloodpornej kamizelki. W każdej chwili strzał mógł paść drugi raz, drugi akcja musiał łatwo znaleźć. A on szedł do ludzi, jeszcze ręce rozwierał, by chciał być łatwiejszym celem. A karabin miał jeden. Jak siostrę Faustynę, przepraszam, siostrę Matkę Teresę zapytano na lotnisku, czy ma karabin. Ona mówi, tak, maszynowy. Proszę pokazać, ona wyjęła różaniec. To jest karabin maszynowy na demona rzeczywiście. Koronka zresztą też nieźle potrafi diabły pokąsać. I to, co mówiłem, proszę Państwa, byłem na meczu Legia Lech, Puchar Polski, 90 minut drą gębę i to samo. Jedni na drugich. W jednym się tylko zjednoczyli, jak trzeba na policję wyśpiewać. Wtedy ładnie śpiewali. Jak przyszli na po zdobyciu Mistrzostwa Polski przez Legię na Stare Miasto i zaśpiewali scenę w Warszawie, to myśmy z księżmi mówili, kurczę, żebyśmy raz w życiu usłyszeli taką Bogorodzicę wykonanie. Patrzcie, młodzież, to mówimy z marginesu, podejrzana jakaś kibole i tak dalej, jak potrafią zaśpiewać coś, co mam na dnie serca. Ale powiedzieć coś o Legii złego, to zatłuką. Oni kochają tego starego piłkarza, Państwo to znacie, może nazwisko Brychczy był jakiś taki piłkarz. I oni go wielce szanują, ci kibice. I powiedziałem, żeby tak ktoś tego Brychczego pobił, to lepiej był kamień do szyi przywiązać i w otchłań rzucić. By się tak za nim ujęli. Więc można, jak się ma coś w sercu, to się śpiewa. Jak się nie ma w sercu, to się lęka, jak wypadnę w kościele. Pan z wami! W górę serca! No, słabi znasz kibice Bożej Drużyny. A tak na świecie byście w Stanach Zjednoczonych opowiadamy, że taki wielki kościół gdzieś w Nowym Jorku, w centrum, dwie babcie, trzech murzynów, jeden policjant, wychodzi ksiądz i mówi Alleluja! Babcie mówią Alleluja! U nas jest tylko Alleluja, Alleluja, Alleluja. A słyszeliście, jak się raz... Pan Duch Święty potrafi rozweselić zgromadzenie i poranne z parafii zwykłej. Takie babcie były w jednej parafii, które rozpoczynały śpiewał o 6 rano i coś mi się pokićkało. I zaczęły, Pan Jezus już się zbliża, już pójdę do razu. I proboszcz zatkało ich, a proboszcz czuj, czuj, czuj. Także nie ma takiego zrozumienia, że Pan Jezus nie rozweseli, jak będzie chciał. To skoro już się śmiejemy, ja odkładam mi kolejki. Ale śmiech jest dobrym wyrazem na rany, naprawdę. Wyśmiesz diabła. On chce, żebyśmy wpadli w wielką powagę. Ja nieraz patrzę na studentów u świętej Anny, to przypływają bozy Małgorzata pierwsza. Jan nieomylny. Zamiast myśleć, ja się Gośka, to my takie rany, jeden się trzyma za głowę, drugi coś tam przeżywa i tacy wielcy. Bozowski, ksiądz Bozowski miał talent, jak przyszły do niego, on pochodził z arystokracji, przyszły do niego damy, jakieś panie z Paryża, złożyć mu życzenie imiennowe i dały mu bukiet kwiatów i coś po francusku mówiły, także rozśmieszyły tego diakona, który stał obok. Bozowski, trzymając kwiaty, które dostał przed chwilą w prezencie, walnął diakona w łeb. Powiedział, nie śmiej się, te panie mówią bardzo mądre rzeczy. On potrafił wcześniej przy świętej, odprawia wielka tajemnica wiary. Ludzie odpowiedzieli, diakon, mów dalej, bo jestem zmęczony. Kanon mszy świętej kazał diakonowi mać. Ale on się właśnie umiał z siebie śmiać. Kiedyś ksiądz Orzechowski, ten aktor, przyszedł do Bozowskiego, wchodzi, a Bozowski miał zezwolenie na odprawianie mszy świętej w domu. Na stole wszystko stoi, kielich, patena, wszystko mszał, a Bozowski siedzi pod stołem. Kazik mówi, co się stało? Kazik, jak ja sobie uświadomiłem, jaki Bóg jest wielki, to wlazłem pod stół i już tu 2 godziny siedzę. A tam przerwana msza święta. A oni byli aparaci, znaczy byli. Ksiądz Kazimierz Orzechowski żyje. Kiedyś ksiądz Orzechowski mówił o takiej rzeczy, że jak ktoś umrze w domu, to ludzie od razu, zakład pogrzebowy, trumna, o której pogrzeb, a on w tej chwili może dokonuje wyboru na całe życie, tak jak ksiądz Aleksander Federowicz. I kiedy ktoś już wydaje się, że umarł, to warto jeszcze przy nim różaniec odmówić, pomodlić go, wesprzeć go, prawda? I Bozowski mówi, Orzechowski mówi na przykład tego,
że umarł jaki umierał świecki facet, przyjaciel, Kazik Orzechowski był przyjacielem ich, tej rodziny i wziął go za rękę i mówił, słuchaj, tam Mietek, teraz może stajesz przed Bogiem, wybierz Boga, pamiętaj, Bóg ci daruje wszystkie grzechy, tak mu mówi, nie martw się, ja się zajmę twoją rodziną, zajmę się twoją żoną, wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży, tylko wybierz Boga, wybierz Boga. Wiecie, że tamten odzyskał przytomność za godzinę? I mówi, Kazik, ja cię słyszałem. Ty to mnie normalnie mówiłeś. Ja się tylko zaniepokoiłem, jak powiedziałeś, że zajmiesz się moją żoną. Ale to są takie orły, ich porozum. Duchowości lepiej nie naśladować, ale są to tacy wariaci Pana Boga. No, można by do rana opowiadać. I to jest właśnie wyśmiać trochę, jak się da, ten majestat szatana, tą powagę szatana, którą chce nas koniecznie wmontować, a która jest chyba już niepotrzebna. Mówi się, ktoś jeden ze świętych powiedział, nie mówcie mi o ludziach, którzy nie potrafią śmiać się z siebie, nie są poważni. Nie są poważni, nie umieją się śmiać z siebie. Jest w seminarium taki kabaret raz w roku, gdzie przeklerycy mogą się nabijać z profesorów. I nabijają się. To jeden profesor przychodzi i mówi, ale będzie coś na mnie, naprawdę? Wyśmiejecie mnie z czegoś? I od 30 lat jest ciągle coś na niego, ksiądz Marek Starowiejski. Zawsze się dopytuje. I mi się przeraźliwie boją, co tam oni, ci klerycy wypatrzyli mi, co ich podpatrzyli, w jakiej słabości. Ale tak jak ktoś powiedział, psalmy, że diabeł się strasznie boi modlitwy psalmów, żeby zapsalmować diabła i wyśmiać siebie. I wtedy nie może trafić w naszą pychę, skoro się jej pozbywamy w taki sposób upokarzający. Pamiętacie tej historii, co kleryk biskupowi zawiesił od mitrę, że te paski takie, co były z tyłu, były z przodu. I zorientował się i podbiega, chce mu zamienić, a biskup mówi, zostaw. Ludzie widzą, jak mam idiotę kleryk. I całą mszę odprawiał z tymi paskami. Pamiętajcie, znakiem szatana nie jest, że ktoś jest śmieszny, rubaszny. Ponura twarz. Ponura twarz Kaina. W jednym zakonie, w kościele zakonnym w Warszawie ksiądz mówił kazanie i pokićkał mu się Kain z Ablem. I mówi, Abel morderca i biedny Kain. Biedny Kain zamordowany przez Abla. Ten Abel morderca i Kain, biedna ofiara. Przyszedł do zakrystii, ojcowie mówią, coś ty plut. On mówi, o żony, ale mi się pomylił. Jezu. Po mszy świętej przychodzi facet, mówi, ojciec mi nawrócił kazanie. Ja zrozumiałem, że muszę czytać Biblię, że jestem ignorantem biblijnym. Nie znam tekstów świętych. Ja myślałem, że to Kain zabił Abla. No i ojcowie już go nie wyprowadzali z błędu. Szczęść Boże. Ale ponura twarz. Po co się poznaje grzesznika? Po ponurej twarzy. Najbardziej po tym. Nieraz mówimy, a to źle spałem, to głowę sobie tak cisnąłem, ucho mnie boli, politycy mnie wkurzyli. Nie politycy, narozrabialiśmy, mamy smutną twarz. Co tam jeszcze kręcik mi się z tego? No właśnie, poznałam kręcik, żeby dać ludziom szansę. Macie jakieś pytanie, które chcielibyście zadać księdzu Piotrowi? Jedyna okazja. Dlaczego jedyna? Ja zostanę papieżem i oni przemysł. Poza tą możliwością oczywiście. Piotrze. Ja mam pytanie, bo z tego czasu też przeżyłem nawrócenie i też biegałem na mecze u Górze Wisły. Także powiem, że nie wolno skreślać nikogo. Także tacy ludzie nawracają się i robią potem dobre rzeczy. A co do pytania, właśnie odnośnie młodych chłopaków, takich 20-paroletnich, jakaś rada dla nich, abyśmy też mogli im na przykład powiedzieć, jak się odnaleźć w kościele, jak odnaleźć właśnie, bo ciężko jest się facetowi odnaleźć śpiewając jakieś, wiecie. No faceci mówią, że w kościele jest program 3 razy S, to jest słuchaj śpiewaj. No właśnie, także jakaś, nie wiem, jakaś rada. Rada? Rzeczywiście konstruować duszpasterstwo dla facetów i dla mężczyzn. To jest proste sprawy. 2 lata temu zorganizowano w pewnym kościele zjazd kajakowy dla ojców z synami. Rewelacja. Po prostu działy się takie rzeczy, jak grali w piłkę i chłopaki mogli nareszcie kopnąć ojca w tyłek. Na co czekali od lat nieraz zarozumiać. Grali w piłkę, kajaki przenosili, ogniska rozpalali. Widzieli ojców nie tylko za biurkiem, czy w kuchni, przy mamie, czy przed telewizorem, ale w męskiej akcji.
i buzie rozdziawiali, a sami się uczyli tego, bo proszę Państwa, facetem można się stać w jeden tylko sposób, przebywając z facetami. Nieraz dziewczyna bierze chłopaka i mówi, to jesteś taki biedny, wpadłeś w grzech, ja się temu zaopiekuję, będziesz mi codziennie mówił, czy wpadłeś w grzech, czy nie wpadłeś, czy... I nie wierzysz, stryczek mu zakładaj, mówi, będziesz szczęśliwy. Nie, dziewczyna jest dziewczyną, a potem mówi, idź do facetów. Do księdza, do kumpla, do chrzestnego, do ojca, przede wszystkim idź do facetów. I faceci cię nauczą być facetami. A w kościele, no tak, pamiętacie tego faceta, który powiedział, że kazali mu na spotkaniu modlitewnym robić dwie najstraszniejsze rzeczy na świecie? Ja mówię, pan żartuje, na spotkaniu modlitewnym najstraszniejsze rzeczy na świecie, a co pan kazali robić? Brać drugiego faceta za łapę. Moja spocona ręka w spoconej ręce drugiego faceta. A drugie, co kazali? Otwierać się. Proszę, pan się otworzył. Niech pan opowie o swoich problemach najlepiej seksualnych, a my się będziemy modlić nad panem. A pan mi się otwiera. Więcej tam nie pójdę. Jak w Rzymie mój kolega powiedział o małżeństwie, które pojechało do Rzymu na pielgrzymkę, zatrzymali się w domu pielgrzyma. Pierwszy dzień, bazyliki, wieczorem spaghetti, pizza, wino. To zaszumiało w głowie. On mówi, wróciłem z żoną do tego domu pielgrzyma, kładziemy się do łóżka, zaczynamy się kochać. Ja patrzę nad łóżkiem obraz Jezusa, taki pod kątem, wiecie, wisi. Oni to widzą. Jezus ma koronę, serce w koronie księżniowej. I jednym palcem pokazuje na to serce w koronie księżniowej, a drugie tak na dół na łóżku. Odsunąłem się od żony. Przez tydzień żeśmy się nie dotykali. Ja mówię, panie, to kościelna żona, kościelna. To trzeba się kochać, przecież to pan Jezus wymyślił. Ale to był Wielki Piątek, no to jeszcze rozumiem, prawda, jakbyśmy przyjmować, ale Włochy, no, przeszło. Seks wymyślił Pan Bóg. Coś chciał nas w takich miejscach, tak żeś wymyślił, no. Także dla facetów rzeczywiście to. A faceci, Pan Bóg się lituje nad facetami. Jak sobie wyjdą po kościele, to znaczy pogadają trochę o sprawach eksklucjalnych, czy proboszcz dał nitowany te rynny, czy skręcany na śruby. Ja widziałem się kiedyś, Pan Bóg zlitował nad facetami w Zakopcu. Faceci spacerują z żonami po tych nudnych krupówkach. Tu sklep z ciuchami, tu jakiś Triumf, tu jakieś coś tam, tu jakieś warzywne. A faceci chodzą i patrzą na tych singli, że się siedzą i browar sączą. I kiedy właśnie wielu facetów ze swoimi ukochanymi żonami i dziećmi przychodziło około do wysokości tam krupówek wyżej przy tej fontannie, zapadła się ziemia i rura pękła. Piękniejszej rzeczy nie mogło być. Żona mówi, chodź, już idziemy. To idźcie, to panie będą kopać. Jak je kopać? Muszą je wypłukać. Żeliwa się nie spawa. Jak to się nie spawa? Są spawarki do żeliwa. Chodź już. Dobra, to ja zostanę tu z panami, poanalizuję. I stali godzinę. Patrzcie, jak w tym błocie ci robole się uwijały, żeby tą rurę zatkać. A kobiety nie wiedziały, o co chodzi. To jest młodzieniec. A, panie. Młodzieniec. Proszę księdza, czy ksiądz pamięta jakąś komunię, gdzie dzieci się bardzo jakoś tak skuły, czy coś? Co zrobiły? Czy jakąś miały wpadkę? Wpadkę? Ja słyszałem o komunii, że tatusiowie mieli wpadki. Ale nie, chyba nie. No nieraz z tymi aparatami tam proboszczowie walczą. Teraz się trochę porządnie. Ja na tej komunii uczestniczyłem 20 lat temu, czy 25. Ale teraz księża mówią, że to się trochę uspokoiło z tymi strojami, z tymi wszystkim. Że jest jakoś tak. Bardzo ciekawą koncepcję słyszałem na temat komunii, gdzie próbowano to zrobić. Ciekawe, jak to wychodziło. Że jakoś dzieciom ludzie tłumaczyli, tym 9-latkom, słuchaj, w dniu komunii nie dostaniesz prezentów. Bo w komunia to jest taki dar, że ty, Jezus ci się daje za darmo. I po to ci się daje za darmo, żebyś ty się dawał zacząć dawać za darmo. To też, że nie możesz mówić, co mi przynieśliście, to ty masz dać. I chłopak przygotowuje prezenty dla rodziców. Z kasztanów zrobi dziadka dla babci. Z czegoś tam coś zrobi dla wujka. Coś tam, jakieś takie drobne prezenty. I jest bardzo dumny, że oni wszyscy dostali od niego prezenty. A on ten rower, komputer dostanie za tydzień tam. Jakoś się to zorganizuje. Ale w dniu komunii on jest ofiarodawcą. On jest dawcą. On się przez to czuje dojrzały. Nie tylko tak, tylko że oczywiście przeszkodą tutaj są zwyczaje ogólne, że on powie, tak, mam, ale wszyscy dostaną prezenty, a ja nie dostanę. Także możemy wieczorem dać te prezenty. Ale to ciekawy pomysł, żeby właśnie odwrócić sytuację, że to on będzie dawał prezenty gościom, a nie goście przyniosą prezenty dla niego. No i tak to wygląda, stary. Komu nie bez wpadek. Macie jakieś pytanie? Ksiądz pamięta swój pierwszy przyjazd do Łagiewnik?
do pierwszego przyjazdu nie był, też mi pomyliłem, który. Pamiętam pierwszy przyjazd, kiedy siostra Gaudia przyjęła ze swoją wspólnotą. To pamiętam, to się dało popamiętać. Ale tak, to z dużo wrażeń. Spotkań, kościołów, wizyt, odwiedzin. Nieraz przypomina mi się taka babcia, ona już nie żyje, mieszkała piętro niżej pode mnie. Dobrze, Piotrusiu, na księdza poszedł, byś miał spokojne życie. Więc se chodził, brewiarz odmawiał. Teraz na wszystko jest czas, ty nie na brewiarz. Kiedyś jeden z księży jechał za komuny samolotem, leciał gdzieś i miał brewiarz w bagażu podręcznym. I ten celnik się tak przygląda, ten brewiarz strasznie długo przegląda. I mówi, przepraszam, mógłby mi ksiądz to streścić w kilku słowach? Ładne to było. No dobra, pytanie z takiej trudniejszej półki, tak sobie myślę. Księże, kochamy papieża Franciszka, bo jest naszym papieżem, ale niejednokrotnie gdzieś serca ludzkie się burzą, jak gdzieś się pojawiają różne teksty w mediach, prawda? Że papież Franciszek powiedział to, papież Franciszek powiedział tamto, papież Franciszek ma taką wizję czegoś, taki pomysł duszpasterski, czy w ogóle zmiany jakieś w kościele. Jak to wszystko pojąć? Jak patrzeć na papieża Franciszka? Jak rozumieć te doniesienia prasowe też? Jak? No mi się wydaje, że dobry papież to jest taki, który jest podobny do Pana Jezusa. Oczywiście z odpowiednimi, jak to powiedzieć, zastrzeżeniami, wyjaśnieniami. Nie chcę, żeby Franciszek wziął 12 kardynałów, wziął kije, bo ostro sztorby i poszedł nauczać, bo to nie ma sensu. Są samoloty, radia, telewizja i fale. Ale wyciągnąć istotę z tej Ewangelii sprzed 2000 lat i teraz przełożyć, jak tą istotę powinno się realizować w 2017 roku, 2016. I on próbuje, no wiecie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To ja wam powiedziałem. Ktoś o tradycji jakiejś takiej właśnie tradycyjnej, że papież, że ksiądz to powinien w sutannie, proboszcz, prałat, powinien w strojach występować i tutaj mężczyźni, tutaj kobiety i komunie tylko na klęcząco. Jak spotka takiego wyluzowanego człowieka, to Pan Jezus był przecież włamał reguły pewne dla miłości i też trzeba gdzieś łamać reguły, to się nie dogadają. Jeśli jeszcze w domu mieli różne tradycje, jeden pochodził z domu bardziej lewicowego i takiego rozrywkowego, a drugi z bardziej takiego kategorycznego, bardziej zdyscyplinowanego, to obydwaj są chrześcijanie, ale widzą co innego, widzą różne sytuacje. Mi się wydaje, że jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. No. Papież próbuje, on pochodzi z innej rzeczywistości niż my, ta Ameryka Południowa i my, to jednak jest pewna różnica, nie tylko w temperaturze, ale właśnie w pobożności. No jakby przyszedł papież, który pochodził z plemienia, gdzie się odprawia liturgię półnago, no to by coś takiego zaproponował na placu Świętego Piotra. Ja wierzę, że papież chce dobrze, wierzę, że jest pod wpływem Ducha Świętego. Jak Jan 23 nastał, to wszyscy myśleli, że to żart, że to tylko taki przejściowy papież na chwilę, na 2 tygodnie, a potem będzie... A on zrobił takie machnią w kościele, że do dzisiaj niektórzy nie dorośli jeszcze do jego myśli. Więc to bardzo trudno oceniać. Już święty Paweł wpisał, że jeden jest Apolos, mówi od Apolosa, drugi od Sylasa, trzeci od Pawła. No wiecie, że to co mówię, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Człowiek widzi to, co chce. Jeden proboszcz zaprosił kolegę swojego na rekolekcję. Kiedy się rekolekcje skończyły, to dla żartu przywiązał mu sznurkiem karton posoku. I ten biedak pojechał z tym kartonem przez całe miasto, hałasu robiąc. Przyjechał, zadzwonił do niego i mówi: ty, żartownisiu, ja ci dam karton przywiązywać. Jeszcze zobaczysz, kiedy ci je zemszczę. No pośmieli się i poszli spać. Następnego dnia rano proboszcz idzie do szkoły, idzie pani Wanda, starsza nauczycielka. Podwieź panią bardzo chętnie, wsiada do samochodu mi proboszczu. My tej hołoty nigdy nie nawrócimy. Wczoraj proboszcz, rekolekcjoniści przywiązali, ta hołota przywiązała karton po soku i on jechał biedak i proboszcz mówi: pani Wando, muszę się przyznać, to ja przywiązałem ten karton. Ksiądz? Oj, księża to tacy dowcipni ludzie. Także tak to jest. Niewątpliwie, wiecie, wobec takiego kryzysu, jaki chrześcijaństwo przeżywa w tej chwili w świecie zachodnim, w Europie Zachodniej, gdzie się ludzie nie spowiadają. Pamiętam, jak myśmy księża w Niemczech usiedli do konfesjonału i ustanowiło się po 100 osób z jednej strony, 100 z drugiej, to księża niemieccy, bo szczęka opadła
Nie widzieli czegoś takiego w życiu. Oni się po prostu przestali spowiadać. Co to za kościół bez spowiedzi, to trudno sobie wyobrazić. No więc trzeba jakiegoś bardziej radykalnego ruchu. Pamiętajcie, że Duch Święty myśli na 10 papieży do przodu. On już myśli o tym papieżu, to będzie w 2012 roku. Może ten przygotowuje dopiero podstawę do tamtego. No, my myślimy tylko... Człowiek jest jak rak. Widzi to, co minęło, bo idzie tyłem. A Pan Jezus idzie przodem. I widzi, co będzie z przodu. I dlatego przygotowuje nas na coś. Oczywiście, jeśli w naszym sumieniu, w naszym ocenie coś by robił takiego, że niektórzy mówią, mieszka w hotelu, a ten hotel drożej kosztuje niż ten, gdyby mieszkał w apartamentach. Że to jest na popis, niektórzy mówią, nie wiem, nie znam szczegółów. Ale gdybyśmy widzieli, że zrobi coś, to trzeba powiedzieć, no nie zgadzam się z tym, ale trochę też liczyć na Ducha Świętego, który przynosi rozwiązania. Pewne małżeństwo 60-latków, oboje rówieśnicy, miało 25-lecie małżeństwa, tak. I bardzo się Panu Bogu podobali, więc posłał anioła i on przyszedł i mówi, Bogu się podobacie, dostanie spełni Wasze życzenie. Jakie Pani ma życzenie? Chciałem dookoła świata pojechać. To anioł wyjął już rezerwację hoteli, bilety samolotowe. A Pani jakie chciałem mam życzenie? Też dla Pana bilety już wyjmuję. Nie, ja nie chcę biletów. Nie chcę dookoła świata. Tak, a co Pan chce na ten jubileusz? Chciałbym mieć żonę 30 lat młodszą. To anioł go dotknął i facet miał 90 lat. Ja nie wiem, czy ktoś pensowy na to wpadł, ja nie. Jeszcze a propos złotej rybki, to bardzo mądry kawał, abstrakcyjny. Opowiedziałem go raz maturzystom na Jasnej Górze i z 1000 ludzi nikt się nie zaśmiał. Porażkę pojąłem totalną. To proszę mówić wyraźnie. Natomiast to jest bardzo mądry kawał o wyborach. O wyborach ludzkich. Trzech facetów, złota rybka, złapali, mówię, pewnie podtrzymam trzy życzenia. Co ty chcesz? $1 000 000, masz $1 000 000. Co ty chcesz? Galerię sztuki, masz galerię sztuki. Trzeci, co ty chcesz? Żeby mi się tak ręka kręciła. Druga runda, co ty chcesz? Żonę modelkę, co ty chcesz? Samolot, to co ty chcesz? Żeby mi się druga ręka tak kręciła. Trzecia runda, co ty chcesz? No rentę taką wysoką, co ty chcesz? Jeszcze tam dzieci, żebym się urodziły zdrowe, co ty chcesz? Że mi się ta głowa kręciła. Rybka przylatuje za miesiąc. Jak ci się żyje? No super, modelkę, żonę, mam $1 000 000. A to ty jak żyjesz? No, galerię sztuki mam, a ty jak żyjesz? A ja czuję, że coś źle wybrałem. Że was nie było na Jasnej Górze. Wiecie, jak się opowiada, wódzą mnie ludzie, mężczyźni, ale i kobiety, mają wszyscy, my księża, mamy wszyscy na wytłumaczenie. Dlaczego żeś to źle zrobił? A bo. A dlaczego żeś to zszanił? A bo tak. Mój kolega, właśnie ten Bogusz Kowalski, opowiada, że jak rozmawia ze swoimi kumplami piłkarzami, oni wszyscy gdzieś grali sam w trzeciej lidze, to każdy z nich ma takie wytłumaczenie. Wiesz, grałbym w pierwszej, tylko rozumiesz, kontuzję miałem. Ja już raz z gmochem rozmawiałem, miał mnie powołać na taką próbę zwykowania i też tylko, że żona mi się rozchorowała. Każdy ma wytłumaczenie. I ilustruję to przykładem kawału, kiedy bocian mówi do wróbla, a kto ty jesteś? Orzeł, tylko trochę chorowałem. Normalnie ja bym, żebym się, żebym miał inne warunki, to normalnie, żebym miał inną żonę, żebym miał inne dzieci, tam pokazał światu, co ja potrafię. Tak mi nie wyszło na przypadkowo. Ale gdybym chciał, to normalnie bym... Ta. Bo powiem kawał o siostrach zakonnych. Mam nadzieję, że siostry pytanie brzmi, jaki ksiądz chce powiedzieć kawał o siostrach zakonnych. Miłosierni, którzy są uczciwi w patrzeniu na swoją grzeszność i grzeszność innych. Jezus powiedział, że złożnicy wejdą przed wami, alkoholicy wejdą przed nami, bo prostytutki wejdą przed nami. Dlatego, że proszę Państwa, problem polega na tym, że my jesteśmy w istocie tacy sami jak prostytutki i cinciarze, tylko my umiemy ukryć swoje grzechy. My to robimy w białych rękawiczkach. Kobieta zniszczyła męża, zniszczyła syna, zniszczyła córkę, ale mówi wszystkim, tak żyłam dla tej rodziny, tak się starałam. Więc uczciwość w patrzeniu
stwierdzenie, że nie wszystko pójdzie po mojej myśli. Że sobie usunę pewne myśli, rany. I parę razy że ktoś coś powiedział, ktoś bliski powiedział, ja to pamiętam do dziś. I będę to pamiętał do końca życia. Ale modlę się za tych ludzi, proszę, żeby byli szczęśliwi i żeby odsunąć to, bo proszę Państwa, jak komuś nie wybaczymy, to ten ktoś zaczyna nami rządzić. Co mam na myśli? Jest, załóżmy rodzina, że mąż zdradził żonę. I to powiedział, kochanie, zdradziłem cię. I teraz przez 50 lat, przy każdej kłótni, ona mówi, ty pamiętasz, co ty zrobiłeś? Ty mnie zdradziłeś. Przecież przy najmieninach potrafi, w święta. No, ja już nie będę przypominać, do czego ty byłeś zdolny. I teraz ta obca baba, którą on się przespał raz, rządzi w ich domu od 50 lat. Ona im psuje imieniny, ona im psuje, bo tam ciągle przynosi. Jest taka historia ojca duchowych w pustyni, że szli we dwóch, młody i stary, i stała kobieta, chciała przejść na drugą stronę potoku, ale potok był zbyt wartki, ona nie mogła przejść. Ten młody wziął tą kobietę na ręce, zakonnik, mnich, przeniósł na drugą stronę, postawił, wrócił i poszli. I wieczorem ten stary mnich mówi, no wiesz co, ty żeś wziął tą kobietę tak na ręce i tak ją przyniosłeś na drugi brzeg? A mówi, ja ją przyniosłem na drugi brzeg i tam zostawiłem, a ty widzę ją cały czas niesiesz. Przebaczmy sobie, bo zwariujemy, bo oskarżeniom nie będzie końca. Kiedyś przyszła do mnie jedna dziewczyna, to już powiedziała, proszę księdza, mój kolega, mój narzeczony, na tydzień przyszłem, wyznał mi, że chodzi do agencji towarzyskiej. I płacze i jest wstrząśnięta. Ja mówię, przepraszam, że taką hipotezę wysunę, ale może w twoim oburzeniu jest także i to, że ty z tym chłopakiem nie robiłaś tego, co te prostytutki z nim robiły. No jak ksiądz może tak myśleć, ja wcale tego nie zazdrościłam, to już grzech. Nie zdążyłem powrócić do domu, już miałem maila, ma ksiądz rację. Ja bym chciała to robić, tylko się boję Boga, boję się przykazać, złamać, boję się tego. A one to z nim robiły. Więc to bardzo różne nieuczciwości w takim niedarowaniu, w takim oskarżaniu. I człowiek wolny to jest człowiek, który darował. Który się pogodził. Oczywiście nie darujemy wszystkim, że ktoś mi uderzy. Ach, jak ślicznie to zrobiłeś, uderz mi z drugiej strony. Nie. Jak trzeba, to trzeba mu przywalić. No. Ale miłosierdzie uwalnia człowieka. Niemiłosierni są zniewoleni. Ciągle te procesy rozwodowe. Proszę w sądu, proszę wstać, oskarżony wchodzi i sądzimy od nowa. Dlatego, no już to. To tak widzę, będzie miłosierny. Księża, przyjadą do nas niedługo ci młodzi, to już 2 miesiące praktycznie, 2 z hakiem, nie? I my generalnie jako Polacy jesteśmy strasznie zakompleksionym narodem, nie? I gdzieś tam nie doceniamy siebie. Przyjeżdżają ludzie z zagranicy, my to w sanktuarium się nasłuchamy tyle dobrych rzeczy o Polakach, ale my w to wszystko nie wierzymy, nie? Co my możemy dać tym ludziom z zagranicy? Słuchajcie, Polska jest zranionym krajem. Ja czytam jakiś taki artykuł, gdzie facet napisał, jeśli w jakimś narodzie, kraju, państwie zabijemy 50 najlepszych prawników, 50 najlepszych psychologów, 50 najlepszych polityków, wszystkich z branży najlepszych, to ten naród już nigdy nie będzie tym samym narodem. Po 50. Myśmy stracili dużo więcej. Kiedyś przyjechali Francuzi do Polski i coś tam właśnie zaczęli mówić, że Polacy tak żyją, no to nie to pijanych, to jeszcze za komuny było to. Ja mówię, bo wie pan co, nam brakuje paru tysięcy ludzi, paru tysięcy ojców, którzy zginęli w Katyniu, w Charkowie. Kiedy oni ginęli, wyście nie realizowali swoich planów i umów. Mi się tak bardzo podoba powiedzenie, we wrześniu 1939 roku okazało się, że Francuzi nie chcą umierać za Gdańsk. W grudniu tego roku okazało się jeszcze coś gorszego, że oni nie chcą umierać za Paryż. Co oni nas zostawili tutaj, a teraz przyjeżdżają do Polski i dziwią się, jaki to prymityw, że dorożkę można jeszcze zobaczyć, czy furmankę. Ale my jesteśmy z tego dumni, bo się powoli odnawiamy. Jest coraz więcej młodych ludzi w młodym pokoleniu, naprawdę szlachetnych, pięknych. Zapraszamy je harcerze, zapraszamy je różna młodzież i choćby to dzisiejsze spotkanie. Polska się powoli odradza i te rany się goją i przychodzą nowi ludzie wspaniali. Tak między nami rzeczywiście, my jesteśmy, taką etykietkę mamy strasznie religijnego narodu. Kiedyś spotkałem bardzo kulturalnych ludzi w Szwecji, którzy powiedzieli mi tak, chcemy naszą córkę wychować po katolicku, więc przenosimy się do Polski. Ja nic nie chciałem mówić. Ale po roku wracali. Tą dziewczynę tak tępili w szkole, że ona psychicznie nie wytrzymała. Że to jest cudzoziemka, że bogata, że to. Tak sobie Węgrów kiedyś takich spotkałem, którzy przenieśli się do Polski na szczęście tylko na placówkę dyplomatyczną i szybko też wracali, bo dzwonili do mnie gdzieś jakaś szkoła taka bez agresji, bez zazdrości, bez... No niestety. No ale to powtarzam. Jedna pani mówiła, wychowałam syna bez męża, który był w Katyniu.
i trzymałam jego zdjęcie na kominku. Jak mój syn rozrabiał, to wołałam go, mówiłam mu: patrz, tatuś by był z ciebie niezadowolony. I on, patrząc na zdjęcie ojca w mundurze, piękne zdjęcie, reflektował się, ale wnuczek się już nie reflektował. Proszę Państwa, gdyby nie zginęło tych kilkadziesiąt tysięcy w Katyniu, w Miednoje, mielibyśmy z ich paru dziesięciu tysięcy kilkadziesiąt tysięcy synów wychowanych przez nich. A ci synowie mieliby kilkaset tysięcy synów, to by rosło. Gdzie to jest? Nie ma tych ludzi, nam brakuje tych ludzi. Nam brakuje tych ludzi. To był kwiat narodu. Pamiętajcie, że naród się rozwija przez takie przesyłanie fal, przez różne poziomy. Facet przyjeżdżał, jakiś książę do Polski, budował sobie pałac i stawiał kolumny. Chłop, który mu tam pomagał to zrobić, też się takie wykombinował, tylko drewniane małe kolumny do swojego domu. Kultura przechodziła z pokolenia w pokolenie i to nagle zostało drastycznie przerwane. Powstanie warszawskie, 200 tysięcy ludzi. Gdzie są ich dzieci? Gdzie są ich wnuki? Nie ma, nie urodziły się już nigdy. Dlatego Polska jest narodem. Tak. Ale wiecie co, ile ja się nasłuchałem w Polsce takich tych Niemców, to ordo, to porządek. No, na spodarce pijace, takie ruch, Niemców, to jest Pojechałem do Hamburga na rekolekcję i poszliśmy z kolegą na koncert Zimmermana i zaczął padać śnieg. Wychodzimy, pada śnieg, pół metra śniegu. Ja mówię, zaraz zobaczę wzorową akcję odśnieżania miasta. Nie da co te polskie tam, te babki z łopatami. Jakieś te czołgi wyjadą. Przez trzy dni w Hamburgu nie widziałem ani jednego odśnieżacza. Ślizgawa była taka, że Gronkiewicz walcz by poleciała natychmiast za stanowisko z Nareszcie zrozumiałem, jaki byłem oszukiwany przez lata, mówiąc, że w Niemczech to taki ordum. Dobrze, gdzie ordum, to ordum, a gdzie nie, to nie. No, może byśmy się nie zabijali na to. Po trzech dniach jakiś zdezolowany tam piaskarka przyjechała. Ja nie wierzyłem własnym oczom, że w Niemczech takie coś jest możliwe. A propos takich stereotypów, jak byliśmy z siostrą Emanuelą w Stanach, jeden z Dominikanów, z ojców, którzy nas tam przejmowali, powiedział: a, Polacy, Polacy, tak, tak. Polacy to grają na gitarze, piją piwo i są smutni. No to tylko piwo mi brakuje. Wiecie co? Kiedyś widziałem fantastyczną, też miał genialny pomysł. Na przystanku autobusowym, który był przy murze wielkiego bloku, ktoś napisał tak, że ci, którzy jechali autobusem, zatrzymywali się akurat naprzeciwko wielkiego napisu. Ludzie, dlaczego jesteście tacy smutni? I kolejny autobus podjeżdżał. I tak 15-20 osób, co było przy tej oszybie wielkiej. Tak, ludzie, dlaczego jesteście smutni? Tak na siebie się patrzyli, tak spokojnie. Ale ktoś zrobił kapitalne rekolekcje. Takie pytanie napisać na przystanku. Na każdym przystanku tramwajowym powinno być coś napisane. Dlaczego, po coś tu przyszedł? Dokąd jedziesz? Dokąd jedziesz? W celach bożych, czy nie bożych jedziesz? Jak nie bożych, to wysiądź. Bo kierowcy autobusów też są bożymi ludźmi. Mój kolega kiedyś jechał na pielgrzymkę autokarową z babciami i śpiewał piosenkę: tak, ja kocham Jezusa. Jak to się zaczyna? Tak, ja kocham Jezusa. Siostry. Serce kocham Jezusa. I on pytał: a czy panie kochają Jezusa? Tak, kochamy Jezusa. Panowie kochają Jezusa. Panowie kochają też. I zobaczył, że kierowca sobie śpiewa. I czy pan kierowca kocha Jezusa? A on śpiewał i palił papierosa. Tak, ja kocham Jezusa. Dlaczego pan kocha Jezusa? On pierwszy ukochał mnie. Szczerze tak ukochał pana Jezusa. Ktoś powiedział o tych pijaczkach. Ci pijaczkowie, proboszcz jednej parafii, siedzi sobie w domu, ktoś stuka. Stoi taki menel, pozwolę za, wczoraj wyszedłem z więźnia. No i co? Przyszłem się pokazać. Kto z Państwa, jak obejmuje parafię, przeprowadza się, idzie się do proboszczowi pokazać. Niektórzy oczywiście tak robią, ale to było ładne. Kiedyś biskup Hozer szedł po cywilu i idzie taki cwaniak i widzi, że idzie biskup, bo go znał z widzenia. Ale biskup idzie po cywilu, czyli biskup chce się ukryć, nie chce się odkrywać. Nie można biskupa odkryć, nie może być przecież Boże Ziemi biskupie. Więc podchodzi i mówi: witaj królu krokodyla. Kiedyś jeden palotem przed wojną stał na przystanku tramwajowym. Podeszło paru takich meneli, do niego: ty pasiprzyku, co, ładne futerko? Nie za dużo pieniążków na to futerko wydałeś? Ty gruba się jeden? On stoi cicho, co ma robić? Ich jest paru, on jest sam, ale jedzie tramwaj. Mówi: w tramwaj jest motorniczy, w tramwaj jest konduktor, ludzie są.
Co gnoje głupie się czepiacie człowieka? Jakbyś pracował, to miałbyś takie futro, ty pijaku jeden głupi. Wsiadł do tramwaju, on nic też, wysiada, a oni za nim. O kurczę, to nie przewidział. Idzie do domu, ręka mu się strzęsie, ale drzwi otworzył z klucza, zamknął drzwi, zatrzasnął, nie zapala światła, patrzy, a oni spisują numer domu. Mówi, kurczę, policja tajna, czy co? Następnego dnia stukają, nie ci, podobni, ale... Poświęca, ksiądz strzelał miał z naszymi kolegami taki incydent. I ksiądz się do nich po ludzku odezwał. Oni księdza zrozumieli, co o księdzu chodzi. Ksiądz by nie został naszym opiekunem. Bo to nieraz coś ochrzcić trzeba. No to on tam z nim trochę miał kontakty, coś tam rzeczywiście robiło. W końcu za rok, za dwa zmiana. Przyszli, podobno ksiądz odchodzi z naszej parafii. A od kogo to zależy? Bo mówi, no od biskupa. Tylko od biskupa? On mówi, uspokójcie się. Dobra, jak ksiądz chce, to nie będziemy interweniować. Kiedy się ksiądz przeprowadza? Chciałem w poniedziałek, ale ma zajęty wóz meblowy, dopiero mnie w środę przewiezie. Wyszli, za chwilę dzwonić do nadwozu meblowego. Już mogę w poniedziałek. Albo jeszcze kiedyś na Szumiłkach w Warszawie wraca prowóz z kolędy, a tu dwóch księżyrków wyskakiwać. Sputerka, zegareczek, prosimy o portfele. Jeden przy świeciu latach mówi, Gienek, to nasz proboszcz. O, przeważamy księdza proboszcza, ubierają go z powrotem. Odprowadzimy księdza proboszcza do domu, bo tu się tyle hałoty kręci. I oni naprawdę, no, słuchajcie, uwzględniając z jakich oni domów, jakie mieli dzieciństwo, jakie mieli przykłady, to są często dość porządni ludzie. Do mnie przyszedł taki jeden, jak papież umarł, mówi. Księże, papież umarł, no ja wiem, trzeba by się wyspowiadać. Ja mówię, no. Ale to tak trzeba w szczegółach czy ogólnie? Ja mówię ogólnie, zdecydowanie ogólnie. Popatrzyłem na jego twarz. I wyspowiadał się parę tygodni, go widziałem w uświętiany, potem przez to może 10 dni chodzi, może przestał chodzić. Trudno to powiedzieć. No. Księża, tak na dobranoc. Słowo posłania dla nas. Słowo z misją czy słowo nadziei? Ja może mam już takie tylko starcze nakierunkowanie na jeden temat, ale być sobą. Wtedy siła. Jak gramy kogoś, to jesteśmy słabi. Wiecie, dlaczego nieraz się zastanawialiśmy z księżmi, dlaczego ludzie świeccy są skuteczniejsi od nas? Od nas księży. Słuchajcie, jak ktoś z was pójdzie za Panem Bogiem, nastąpi do grupy, nie będzie miał żadnych korzyści z tego materialnych ani. My księża pracujemy, niektórzy, którzy chcą, jakoś się po ludzku ustawiają. To już jest taki. Natomiast być księdzem takim jak Wojtyła, jak Wyszyński. No oni byli hierarchami Kościoła, ale być kimś jednym, we wszystkim, to jest to, co Jezus mówi, jak będziecie jak dzieci, być takimi dużymi, mądrymi i rozsądnymi, ale dziećmi, ufającymi w moc Bożą. A jak się coś zacznie psuć, to do szpitala, z NFZ-u, Pan Jezus, ordynator, Matka Boża, pielęgniarka, najlepszy szpital świata. Oni wszyscy, którzy przyszli do Jezusa, mieli podwójne cele. Chcieli zrobić u Niego karierę. To oni chcieli, żeby On poszedł za nimi, a nie oni za Nim. I to wszystko musiał Jezus zdemaskować. Musieli przeżyć swoją słabość, musieli przeżyć swoją godzinę prawdy o sobie. Słuchajmy naszych wrogów, oni więcej prawdy powiedzą niż nasi przyjaciele. W Piśmie Świętym się przeglądajmy. To jest najprawdziwsza książka świata. Ja w jedną książkę tylko wierzę, w Pismo Święte. Znaczy nie, że realizuję je, tylko że we wszystkich innych książkach jest albo coś przerysowane, albo coś pogrubione. Wiecie, jak pisze ktoś jakąś wspomnienia, biografię. Urodziłem się gdzieś tam na Podhalu, te piękne figurki Matki Bożej, te nabożeństwa wieczorne, lud pobożny, tak. Ani słowa, że na ostatnim weselu tak się sztachetami walili po łbach, że po łbach lepsze. Dla mnie, ja znam faceta nieraz, osobiście z nim, kto to jest. I wiem, że on przedstawia pół swojego życia, a w Piśmie Świętym jest wszystko napisane i o czarnej, i o dobrej stronie. Kiedyś proponowano ze mną, żeby zrobić ze mną wywiad rzeki. Ja powiedziałem, w życiu nie nagram takiego, bo ja bym musiał powiedzieć wszystko, a ja nie mam prawa mówić o swoich rodzicach, ich słabościach, o moim bracie, który też ma swoje słabości, ja też mam swoje słabości, to będzie lipa. Chyba, że napisać coś takiego i wydrukować za 100 lat, a to wtedy możecie czytać. Ale ja nie mam prawa pisać o moich domysłach, jakie mam motywacje, co robiłam, mam domysły pewne. Także te autobiografie to jest pięknie się to zawsze zaczyna. Moja rodzina zawsze skierowana ku Bogu.
Tak. Matka wsypała co kilo cukru do baku od motoru, to już nie napiszą, jak się to dzieje. Teraz natomiast jest w sztuce inna tendencja. Pokazujmy brudy, tylko brudy. Przecież jak pokazują fragmenty przedstawień, to jakby wszystkie przedstawienia działy się w zakładzie psychiatrycznym. Ktoś lata, wrzeszczy, rzuca się na podłogę, kopie, rozbiera, je jakieś tam odchody, coś kontrowersyjne. Wszystko się dzieje w jakimś świecie rąbniętym. Nie ma matek, nie ma dzieci, nie ma grzecznych. To jest niesamowite. Z jednej skrajności w drugą. Z takiego przesłodzenia wsze takie... Nazywam się pieprz. Pozdrawiamy księdza Tomka. Księża też się znajdzie. Pewna dziewczyna wstąpiła do zakonu i mówią jej... Tak, mamy taką regułę, że 3 słowa w ciągu roku możesz powiedzieć. Minął rok. Co chcesz powiedzieć? Jestem głodna. Dostaniesz większą porcję żywnościową. Minął rok. Co chcesz powiedzieć? Jest mi zimno. Dostaniesz kocer. 3 rok minął. Co jest? Chciałem powiedzieć, że występuję z kasztoru. A siostry mówią, dobrze, że występujesz, bo tylko narzekasz i narzekasz. Teraz o księżach dla równowagi. Ale to musiałem sobie przypomnieć. Myślałem. Wisi facet nad przepaścią, nad suchej gałęzi i przechodzi drugi facet. I ten drugi facet, co przechodzi, mówi, o, wisi na gałęzi. Zaraz pewnie złamie się ta gałąź i poleci w przepaść. A ten, co wisi, mówi, pan to chyba jest księdzem. Mówię, skąd pan wie? Bo mówi wam rzeczy oczywiste, z których nic nie wynika. Bo taki ekumeniczny. Spotkał się w piekle przedstawiciel wspólnoty neokatolicznej, protestant i Jehowy. No i tłumaczą sobie, jak to się trafili. Protestant mówi, no nie złapałem się na predestynację, przeznaczenie do świętości, jestem tutaj. Świadek Jehowy mówi, nie złapałem się na 144 tysiące zbawionych, jestem tutaj. A ten z neokatolicznego to mówi, a ja ciągle się zastanawiam, co pan Bóg mi chce przez to powiedzieć. Myślałem, prawda? Życie jest fajne, jak były jasełka w parafii i chłopak chciał kumpelowi zrobić numer. Kumpel grał gospodarza, a ten jest Józefa. I ten gospodarz chciał zrobić numer Józefowi. Przychodzą, czy są miejsca? Tak, są miejsca, bardzo dużo, zapraszamy serdecznie. Mówi, kurczę, przecież miałeś odpowiedzieć, że nie, ale są miejsca, zapraszamy serdecznie. Mówi, Mario, chodź, tu jest dla nas za drogo. Chłopak kilkunastoletni to wymyślił, nikt od razu, to jest jedna za drogą. Więcej tego typu opowieści na płycie Czarny Humor. Mogę na chwilę tą płytę pożyczyć, mój drogi młody asystencie? Taki. Dziarski. Nie wiem, czy słyszeliście, właśnie najnowsza rzecz, która wyszła z księdzem Piotrem, to jest płyta pod tytułem Czarny Humor. Kto tam występuje z księdzem Piotrem? Mój przyjaciel Bogusz Kowalski, proboszcz katedry praskiej. Z tych Kowalskich? Z tych i tamtych. Otóż Państwa, niestety nie mam, bo 2 godziny opowiadamy takie historie, co ja wam opowiadam. Pierwsze 2 płytki są CD o roli, poczuciu humoru w życiu duchowym, a potem jest ilustracja 2-godzinna właśnie takich różnych kawałków. Jak nie będę sprzedawał, to będziecie się może lepiej śmiali. To co? Pan z wami. I z duchem powiem. Musimy o błogosławieństwo. Proszę Państwa, jak to mówił klient, nas Pan. Błogosławieństwo też są dowcipy. Tłumaczyli mi wypowiedzią na zakończenie przy świętej pogrzebowej nie ma błogosławieństwa, bo przecież jedzie się na cmentarz i tam jest błogosławieństwo. A biskup zapomniał. Mówi, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec... O, przepraszam.